Wybiła godzina 12, z wami Frivolnie Nakręceni, dzisiaj w studio Marcin Kruk, a ze mną mój gość specjalny. Anna Kupiś-Cichosz. Aniu, bardzo serdecznie chciałbym Cię powitać. No i od razu moje pytanie do Ciebie będzie takie, czym się zajmujesz, bo na bazie tego, że najpierw powiemy, czym się zajmujesz, to później będzie ten wątek kontynuowany w taki sposób, że o czym dzisiaj będzie ta nasza audycja. Witam serdecznie. Czym ja się zajmuję? Prowadzę firmę. Ciężko byłoby mi powiedzieć wprost, czy to jest firma szkoleniowa, coachingowa, dlatego ja najczęściej mówię, że jest to firma edukacyjna, w której pracuję z przedsiębiorcami. To, co jest ważne, to jest to, że przedsiębiorca, tak jak ja go definiuję, to nie jest osoba, która posiada firmę. To jest osoba, która myśli bądź chce myśleć w pewien określony sposób. Który sobie, mam nadzieję, zdefiniujemy jak również w ramach dzisiejszej audycji, jeżeli czasu na to starczy. Natomiast, wiesz, jak mówimy o trenerach, coachach, to często od razu pojawia się ten zarzut, że o, doradzają ludziom w sprawach, o których sami nie mają pojęcia, ale z tego co wiem, u Ciebie tak nie było. Rzeczywiście, u mnie sytuacja wyglądała trochę inaczej, dlatego że tak jak ja pracuję z ludźmi, którzy rzeczywiście chcą zakładać firmę i pracują w tym momencie jeszcze na przykład na etacie, czy w jakiejś firmie, czy korporacji, ja dokładnie przeszłam tą drogę. To znaczy, zaczynałam od tego, że też kiedyś po studiach poszłam do korporacji, przepracowałam tam kilka lat, stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i że chcę jednak kontynuować to, co kiedyś już mi zaczynało świtać, czyli własna firma. Zostanie przedsiębiorcą, myślenie w trochę inny sposób i można powiedzieć, że to, o czym ja mówię, to, nad czym ja pracuję ze swoimi klientami, to jest droga, którą ja sama kiedyś przeszłam. No właśnie, i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli o takim pobudzaniu przedsiębiorczości w ludziach, w swoim otoczeniu. Więc tak na początek już będąc on topic, a nie off topic, jak na początku przy tym wstępie. Powiedz mi, Ania, dlaczego w ogóle ludzie chcą zmieniać? Co im nie pasuje w tej pracy na etacie, że decydują się na tą inną ścieżkę? Wiesz, to często nie jest tak, że coś im nie pasuje w samej firmie, czy w ludziach, którzy ich otaczają. Bardzo często to jest coś takiego, że czują, że nie są na swoim miejscu. Że oni potrzebują budować swoją własną firmę, mówiąc tak kolokwialnie, coś swojego, a nie być elementem dużej firmy. Chcą sami ją budować, chcą sami ją tworzyć. Mają potrzebę budowania i tworzenia czegoś, ale czegoś, co będzie ich. Czyli można powiedzieć, mają potrzebę pracy dla siebie i na siebie. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie rzeczywiście nie pasuje im wykonywanie poleceń, bycie, z czym ja się spotykam, określenie takie trybikiem w machinie, nie chcę być tylko menadżerem projektu, albo wolę sam dobierać sobie ludzi do współpracy. Ale rzeczywiście to, co ich łączy, to to, że oni czują, że to nie jest ich miejsce. Okej, no to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, czyli jednak taka potrzeba właśnie z tego, co mówisz, to wyłania się taka potrzeba bycia jednak sobie sterem okrętem żeglarzem. Właśnie tego pojęcia mi brakowało. Frivolnie Nakręceni, Marcin Kruk, dzisiaj ze mną w studio Ania Kupiś, rozmawiamy o pobudzaniu przedsiębiorczości. Ania, kolejne moje pytanie do Ciebie jako do specjalisty w temacie brzmi, co za tym ludziom przeszkadza w tym, aby być przedsiębiorczym? Wiesz co, tak naprawdę to, z czym ja się zaczęłam spotykać niemal za każdym razem, to ludziom przeszkadza ich własny umysł. Nazwałbym to tak najprościej, a dokładniej pewne schematy myślenia. Przekonania, ograniczenia w myśleniu o tym, co to znaczy być przedsiębiorczym, ale również przekonania, które złapali gdzieś w trakcie dorastania, edukacji, często różne zasłyszane opinie na temat bycia przedsiębiorczym, z czym to się wiąże. Tak, najbardziej mi się podoba takie sformułowanie często używane, że ja to pracuję u prywaciarzach. Takie, to już ma taki pejoratywny wydźwięk, samo to sformułowanie. Natomiast powiedz mi, a jakie najczęściej są te ograniczenia, przekonania? Wymieniłabyś jakieś takie, które się najczęściej powtarzają? Wiesz co, bardzo często spotykam się z takimi przekonaniami, które w ogóle wyrastają, ja to nazywam taka mentalność braku, czyli koncentracja na tym, czego nie mam, a zamiast koncentrować się na tym, co mam i zrobienia z tego najlepszej rzeczy, jaką jestem w stanie. I jeśli dopuszczamy do tego, że zaczynam zastanawiać się nad tym, że okej, chcę założyć własny biznes, nie mam pieniędzy i mówimy, że problemem jest to, że nie mamy pieniędzy, no to zaczynamy się koncentrować na braku, a nie na tym, że ja nie muszę od razu startować z biznesem, który potrzebuje nie wiadomo jakiej ilości pieniędzy. A z drugiej strony, jeśli koncentruję się na braku, to nie koncentruję się na sposobach pozyskania tych pieniędzy. Bo jakby nie patrzeć, brak pieniędzy jest wynikiem, a nie problemem.
Tak samo jak zdrowie, to, że mamy zdrowie, jest wynikiem pewnych działań, więc pieniądze też będą wynikiem pewnych działań. Jeśli zaczniemy się koncentrować na tym, jak je pozyskać, to one się znajdą. Albo jeśli zaczniemy się koncentrować na tym, co zrobić z tym, co mamy. Jaki biznes mogę w tym momencie zacząć prowadzić, bądź na jakiej skali, biorąc pod uwagę to, jakie pieniądze mam dzisiaj. A jakbyśmy mieli powiedzieć o kompetencjach, czy faktycznie człowiek, który wychodzi, nie wiem, z korporacji, z pracy na etacie pod kątem kompetencji, jest od razu gotów na to, żeby wskoczyć w tryby przedsiębiorcy? No i to jest trudne pytanie. Bo z jednej strony powiem ci, że chciałabym ci odpowiedzieć, tak, oczywiście. Człowiek ma ogromny potencjał, natomiast prawda jest taka, że to jest strasznie trudne, bo jednak pracując kilka lat na etacie, przyzwyczajamy się do pewnych schematów. Na przykład tego, że zajmujemy się bardzo konkretnym wycinkiem. W związku z tym dla każdego, kto chce opuścić etat i wskoczyć na przedsiębiorczość, powiem, to jest skok na głęboką wodę, ale warto go zrobić, bo inaczej jak skoczyć na tą wodę, to inaczej uczyć się funkcjonowania się nie da, więc te kompetencje tak naprawdę nabywa się, kiedy zaczyna się działać w tej sferze przedsiębiorczej. Zaznaczam, że to nie oznacza, że od razu najpierw trzeba rzucić etat, a dopiero potem zaczynać budowanie własnej firmy, więc taki naprawdę bardzo drastyczny skok. Można pracując jeszcze na etacie zacząć przechodzić powoli na tą stronę przedsiębiorcy. Ania, rozmawiamy o tym, co jeszcze ludziom przeszkadza w byciu bardziej przedsiębiorczymi i tutaj wymieniłaś taki szczególnie ważny czynnik. Mówiłaś o tym poczuciu braku. Miałam na myśli tutaj przede wszystkim ten czynnik, w którym myślimy, że nie jesteśmy w stanie zarabiać pieniędzy sami. To jest taki brak pewności, że my potrafimy coś robić, potrafimy generować pieniądze. To bardzo mocno uderza tak naprawdę w nasze poczucie pewności siebie, a czasem nawet i w poczucie wartości. No i wtedy, jeżeli my nie mamy takiego przekonania, że my jesteśmy na tyle inteligentnymi i kreatywnymi osobami, że potrafimy generować pieniądze, potrafimy je zarabiać, potrafimy tworzyć coś z niczego, wtedy jest rzeczywiście trudno, no bo to też świadczy trochę o takim braku poczucia sprawczości, braku poczucia pewności siebie, a w niektórych przypadkach spotkałam się niestety też z tym, że korzeń tego tkwi w braku poczucia wartości. Poczucia wartości. No tak, a mając taki brak poczucia wartości, czy niedobór, nazwijmy to, no ciężko mówić o efektywnej sprzedaży, bo mi się wydaje, że to może być też coś, co przeszkadza ludziom być bardziej przedsiębiorczymi, czyli fakt, że będą musieli coś sprzedawać, a już samo słowo sprzedaż wydaje mi się, że w naszym kraju też kojarzy się nie do końca pozytywnie. Rzeczywiście, sprzedaż w naszym kraju bardzo mocno kojarzy się z wciskaniem czegoś. Faktycznie, kiedy pracuję z ludźmi, to przekonanie dotyczące, ja nie potrafię sprzedawać, ba, ja nie chcę sprzedawać, najlepiej to zlecę komuś sprzedawanie, od razu zatrudnię sobie kogoś do sprzedaży. Naprawdę sprawia, że to jest bardzo trudno w ogóle prowadzić biznes, bo zacznijmy od tego, że jeżeli mamy własną firmę, czy mamy jakąś usługę, czy jakiś produkt, to my jako twórcy, pomysłodawcy jesteśmy najlepszymi, no nie bójmy się tego nazwać, sprzedawcami tego towaru. I jest tylko jedna rzecz, jeżeli rzeczywiście będziemy postrzegać sprzedaż jako wciskanie komuś, jako narzucanie się, to faktycznie tu nie będzie przedsiębiorczości, tu nie będzie sprzedaży, tu nie będzie firmy. Wystarczy jednak zmienić swoje przekonanie i nastawienie do sprzedaży i zacząć szukać ludzi, którzy faktycznie tej usługi, tego produktu potrzebują. I jest zupełnie inna zabawa. A czy jest jakiś taki dla ludzi, z którymi pracujesz, czy jest jakiś taki klik, jakiś taki moment szczególny, kiedy faktycznie zaczynają wierzyć, że dadzą radę? Wiesz co, kiedy sobie uświadomią, że to, co mają do zaoferowania, to rozwiązanie problemu konkretnych ludzi, konkretnej grupy osób i wiedzą, że w tym momencie mogą iść do tej konkretnej grupy i powiedzieć tak, mam rozwiązanie twojego problemu i że to w zasadzie niemalże w cudzysłowie wszystko, co muszą zrobić, bo ci ludzie potrzebują ich. Więc to jest taki klik, jak sobie uświadomią, że kurczę, ja mam coś, co jest potrzebne i że rzeczywiście ktoś chce za to zapłacić, bo to mu pomoże, albo zaspokoi jego potrzebę, albo rozwiąże jego problem, to jest ten moment, kiedy rozpościerają skrzydła. No to tak trochę mi się kojarzy cytat tutaj z ostatniej książki Fryderyka Karzełka, gdzie on napisał, że zarabianie pieniędzy nie jest łatwe, ale jest proste. Dokładnie. Zresztą książkę Pieniądze są sexy polecam. Oczywiście Fryderyk Karzełek bardzo fajnie opisuje zagadnienie pieniądza, podejście do pieniądza, ale też swoją własną drogę.
po chwili najlepszej muzyki w mieście. Witają Was ponownie Frivolnie Nakręceni. Dzisiaj o pobudzaniu przedsiębiorczości z Anią Kupisz. Ania, kolejny taki czynnik, który z tego, co tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, jest szkodliwy w kontekście pobudzania tego przedsiębiorczości, to są takie trochę negatywne przekonania dotyczące pieniędzy. Dokładnie, wiesz, nawet nie tylko dotyczące samych pieniędzy, ale dotyczące tego, ile ja mam prawo zarabiać. O. Gdzieś jednak szczególnie to takie nasze pokolenie, które jeszcze pamięta poprzedni ustrój, czasy PRL-u i gdzieś mimo wszystko wyrastamy nadal z tej kultury, mamy trudność z tym, żeby faktycznie zarabiać pieniądze. Mamy gdzieś ukryte przekonania dotyczące tego, kto ma te pieniądze, a kto nie. Też przez moment rozmawialiśmy o tym, prywaciarz, nie prywaciarz. I w związku z tym, kiedy nawet zaczynamy wychodzić z własną firmą na rynek, zaczyna się problem. Okej, to de facto ile ja mogę zarabiać, że to będzie uznawane jako coś, co jest okej. Nie tylko przez otoczenie, ale przeze mnie. No jest taka prawda, jeżeli ja nie ustalę sobie, ile ja chcę zarabiać, ile ja potrzebuję zarabiać, jeśli ja nie przyznam się przed sobą, że okej, kwota, nie wiem, 5 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy, to jest kwota, która jest adekwatna do mojej pracy, jaką ja wkładam, która jest adekwatna do moich potrzeb i nie stwierdzę, dobrze, to jest kwota, którą ja mogę zarabiać, to jest kwota, którą mam prawo zarabiać, no to jeśli ja tego sobie nie ustalę, to ja nigdy tak naprawdę jej nie wygeneruję. Mówisz o twardo postawionym celu, tak mam wrażenie. Powiedziałabym nawet, że to nie tyle co cel, ale pewnego rodzaju deklaracja przed samym sobą i przyznanie sobie prawa do tego, że ja mam prawo generować pieniądze i to nie muszą być małe pieniądze, to nie musi być miesięcznie 1000 zł, 2000 zł. Ja sam mogę decydować o tym, ile zarabiam i jeśli chcę zarabiać więcej, to mam do tego prawo. Wydaje mi się, że to są takie dosyć... Dla wielu ludzi mogą to być odkrywcze rzeczy, bo tak naprawdę niewiele ludzi zastanawia się nad właśnie swoimi przekonaniami dotyczącymi zarabiania, chyba że są właśnie w momencie takiego przejścia, więc tutaj myślę, że na pewno masz duży kontakt właśnie z tą grupą, która akurat się nad tym zastanawia, więc to jest ciekawe, że właśnie w tym zakresie masz tutaj dużą wiedzę. Ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz. A jakbyś miała powiedzieć... raczej kobiety, czy raczej mężczyźni teraz ostatnio dążą do, nie wiem, z kim masz więcej styczności, kto bardziej dąży do tej przedsiębiorczości i czy ta przedsiębiorczość męska, adamska troszkę się różni, czy nie bardzo? Wiesz co, mogę ci odpowiedzieć ewidentnie rzeczywiście na swoim doświadczeniu bazując. Ja osobiście widzę bardzo duży trend zakładania własnych firm wśród kobiet. To nie oznacza, że wśród mężczyzn tego trendu nie ma. Myślę sobie, że akurat wśród mężczyzn ten trend był, natomiast on bardzo mocno budzi się teraz albo przez ostatnich kilka lat wśród kobiet, szczególnie kiedy mijamy 30, 35 rok życia, więc w przypadku kobiet to jest ten moment, kiedy pojawia się pierwsze, drugie dziecko i stwierdzają, nie, ja już nie chcę wracać do korporacji, nie, ja już nie chcę wracać na etat, bo ja chcę inaczej sobie ułożyć to życie. Mogę pracować ciężej, mogę pracować dłużej, ale chcę mieć ten czas na tyle elastyczny, żeby móc na spokojnie odprowadzić dziecko do szkoły, przyprowadzić to dziecko z powrotem. Jak pójdzie spać, to może znowu otworzyć komputer i usiąść do pracy. Więc rzeczywiście ja mam dużo większą styczność teraz z kobietami, które chcą prowadzić biznesy. Czy się ta przedsiębiorczość różni? Wiesz, powiedziałabym, że nie do końca, bo kiedyś rzeczywiście myślałam, że kobiety zaczynają od takich mniejszych, bezpieczniejszych pomysłów, a mężczyźni od razu z wizją, ogromną, wielki biznes, inwestycje, dotacje, inwestorzy, tak? Teraz stwierdzam, że nie. To raczej zależy od tego, na którym etapie jesteśmy, jeśli chodzi o karierę zawodową na etacie i co później otwieramy. Jeżeli człowiek odchodzi z tej korporacji stosunkowo wcześnie, zanim zaczął zarabiać większe kwoty pieniędzy, to faktycznie startuje z takich pomysłów, gdzie nie potrzebuje za dużo tego kapitału, ale potem jest w stanie te pomysły naprawdę rozwinąć w fajne, większe firmy. Natomiast osoby, które są na takich stanowiskach menedżerskich, gdzieś koło 42, 4 roku życia, kiedy wiedzą, że ich czas w korporacji albo w takich firmach większych, które też już mają ten system taki korporacyjny, bym powiedziała, czyli dużo więcej procedur, jest dużo mocniej, silniej się tam pracuje i oni wiedzą, że ten czas ich tam dobiega końca, bo zaraz zostaną wymienieni na młodszych, a miejsca w top managementie są naprawdę, ich ilość jest ograniczona, no to oni, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, kapitał, jaki zgromadzili, myślą o tym, żeby od razu wychodzić z dużymi pomysłami, a czy to bywa dla nich bardzo często zgubne. Aniu, powiedz mi,
Co daje przedsiębiorczość? Wiesz co, powiem ci, że z własnego doświadczenia, ale też z rozmów z moimi klientami, oni mówią bardzo wyraźnie, że kiedy już przejdą na tą stronę przedsiębiorczości, kiedy już czują, że uwalniają się z etatu. Na jasną stronę mocy. Dokładnie, na jasną stronę mocy. Nawet mogą być jeszcze na etacie fizycznie, ale już ich umysł nie jest, nazwijmy tak nieładnie, etatowy, tak? Mhm. To mówią, że czują wewnętrznie czują naprawdę wolność, która przejawia się tym, że mogą samostanowić o sobie. Wtedy tak naprawdę dochodzimy do takiej wartości, jaką jest samostanowienie o sobie, mhm, która okazuje się, że dla przedsiębiorców jest niezwykle ważna. I w momencie, kiedy ta wartość może dojść do głosu, kiedy oni rzeczywiście mogą być swoim sterem, okrętem, żeglarzem, to mimo tego, że wiedzą, że oczywiście są zależni od klientów, są zależni od kontrahentów, są zależni od swoich partnerów biznesowych, to nie jest ta taka zależność, że oni są wyżej, a ja niżej. To tam jest partnerskość w dużej mierze i to jest, bym powiedziała, wtedy coś, co Covey definiuje jako pewna współzależność, gdzie razem coś tworzymy i to tylko dodaje skrzydeł. Czyli tak naprawdę trochę znowu wyłania się to, o czym mówiliśmy na początku, czyli ważna jest taka potrzeba budowania siebie według swoich zasad, trochę takiego życia na własnych zasadach, również w kontekście tym zawodowym. Bo gdzieś ja tak sobie myślę, że jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to właśnie na tym to polega. To polega na tym, żeby realizować pewien styl życia, swój styl życia, spójny z sobą i to jest pewien też styl myślenia, którym można po prostu się spełniać, budując coś, tworząc coś, będąc razem z innymi ludźmi. A powiedz mi, a jaki jest wspólny mianownik twoim zdaniem przedsiębiorców? Jeżeli miałabyś wymienić, nie wiem, cechę, trzy cechy tych, którzy faktycznie dają radę efektywnie przejść z tej pracy etatowej na przedsiębiorczość, to co byś wymieniła? Pewnie cię nie zaskoczę, ale po prostu otwarty umysł. Rzeczywiście umysł otwarty i gotowy na zmianę. Nie mówię nie bojący się zmian, bo lęk przed zmianą, przed czymś, co jest nieznane, jest naturalny, ale ludzi, którzy też wiedzą, że stagnacja nie jest dla nich, że stanie w miejscu i stabilizacja nie jest dla nich. Nawet mówi się o tym bardzo często, że w biznesie nie chodzi o to, żeby go ustabilizować. W biznesie chodzi o to, żeby go budować i rozwijać. I to jest takim powiedział wspólny mianownik tych ludzi. Oni nie chcą stabilizacji, oni chcą rozwoju, umysł mają otwarty i chcą zmian. Powiedziałabym nawet jeszcze dalej, oni chcą zmieniać nie tylko siebie, swoją firmę, ale przez to i wpływać na otoczenie. Powoli zbliżamy się ku końcowi. Frivolnie nakręceniu. Marcin Kruk dzisiaj ze mną w studio. Ania Kupisz, z którą rozmawiamy o pobudzaniu przedsiębiorczości. Przed chwilą powiedziałaś, że przedsiębiorcy, bądź też nieprzedsiębiorcy, posługują się dwoma różnymi językami. Zgadza się. Raczej bym nawet powiedziała, że przedsiębiorcy, którzy przechodzą na tą drogę, uczą się nowego języka. I to nie jest angielski. Nie, i to bynajmniej nie jest chiński angielski. Chiński też nie. Chiński też nie. W ramach języka polskiego uczą się innego sposobu wyrażania swoich myśli. A mam takim, bym powiedziała, już niemalże sztampowym przykładem. To jest to stwierdzenie: uda mi się. Przedsiębiorcy rzeczywiście już przestają mówić uda mi się. W zasadzie powiedziałabym nie mówią uda się. Mhm. Bo tu nie chodzi o to, że coś mi się uda, bądź coś mi się nie uda. Kiedy ja spotykam człowieka, który założył własną firmę, rozwinął ją, prowadzi. Oczywiście raz jest mu lżej, raz jest mu trudniej, ale odnotowuje obroty, przychody, zyski. I ja, gdybym ja się go spytała i co, udało ci się? To on by się na mnie spojrzał i powiedział: jakie udało się? Gdzie się udało? Zrobiłem. Zrobiłem, sam to zrobiłem z ludźmi, tymi ręcami niemal, żeby powiedzieli, a nie rękami, tak? Tu nie ma, że mi się udało. No bo to jest trochę tak, jak udało, to pozostawiamy rzeczywiście bardzo dużo przypadkowi, ślepemu losowi. To nie ma, że się udało. Moja znajoma mówi o takich trzech cechach bardzo ważnych, że przede wszystkim przedsiębiorca nie zdaje się na los. Przedsiębiorca chce ten, w cudzysłowie, los kształtować. I w związku z tym tu nie ma mowy o tym, żeby coś się udało, czy nie. On albo coś zrobi, albo czegoś nie zrobi. I w związku z tym, jak nie zrobi, to ponosi tego konsekwencje. No właśnie, czyli bierze na siebie odpowiedzialność za te wyniki. Tak. No tutaj oprócz tego uda się, to też przychodzą mi do głowy jeszcze dwa inne przykłady, czyli spróbuję i postaram się. Tak, tu nie ma spróbuję i postaram się, tu jest po prostu robię. I zobaczymy ewentualnie, co wyjdzie, tak? Jeżeli nie wyjdzie, to nie ma spróbuję lepiej. Po prostu przeprowadzam w głowie analizę, dobra, dlaczego nie wyszło, co takiego się stało, że wyszło tak, a nie inaczej, co w tym było dobrego, co mnie ograniczyło, co mogę zmienić, kiedy będę to robić po raz drugi, a nie kiedy spróbuję. Okej, to powiedz mi jeszcze na koniec, w jakim stopniu twoja pomoc jako coacha, jako konsultanta pomaga tym ludziom? Czy faktycznie to jest tak, że większy procent ludzi
daje radę właśnie efektywnie tutaj zmienić ten swój tryb pracy? Czy faktycznie ta pomoc jest trochę potrzebna, bardzo potrzebna, czy to zależy od człowieka? Wiesz co, powiedziałabym ci w ten sposób. Ja w ogóle pracując łączę kilka rzeczy, dlatego że z jednej strony pracując jako coach, faktycznie, czy inaczej, posługując się takimi metodami coachingowymi, jesteśmy w stanie pracować nad rozwojem samego człowieka, ale również w ramach pracy ze mną wspólnie budujemy strategię rozwoju tej firmy. Czyli można powiedzieć, że ja łączę rzeczy twarde z rzeczami miękkimi. I to jest tak, wcześniej czy później na własnych błędach człowiek, jeśli będzie wyciągał wnioski, będzie w stanie w końcu postawić firmę, która mu się zakręci. Może nie będzie to pierwsza, druga, trzecia, piąta, dopiero dziesiąta. Ale prawda też jest taka, że jak już ktoś zaczyna współpracę z coachem, konsultantem, który ma doświadczenie, ma wiedzę, może się nią dzielić, mentorem czasem też tak bywam nazywana, wtedy jest po prostu im łatwiej i szybciej dochodzą do pewnych efektów. Ania, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą audycję. Ja również bardzo dziękuję. I dziękujemy wam wszystkim za to, że byliście z nami. Słyszymy się już za tydzień, frywolnie nakręceni, co niedzielę o 12:00. Do usłyszenia.